czerwcu Marta Paszkin i Paweł Bodzianny z Rolnik Szuka Żony doczekali się wspólnej pociechy. Teraz była uczestniczka show TVP postanowiła odpowiedzieć na sugestie, jakoby urodzenia dziecka po trzydziestce było późnym macierzyństwem. Paweł Bodzianny i Marta Paszkin przez wielu uznawani są za największych zwycięzców 7. edycji show TVP Rolnik Szuka Żony. W programie Rolnik, wówczas jeszcze jako kawaler, dość szybko się określił i wybrał przyszłą ukochaną spośród 3 uczestniczek, odsyłając konkurentki Marty do domu. Jak dziś widzimy, była to słuszna decyzja, a w marcu para wzięła ślub. Od czasu udziału w Rolnik Szuka Żony Marta Paszkin i Paweł Bodzianny nie tylko rozwinęli skrzydła jako para, lecz także jako aspirujący celebryci. Wielu wciąż pamięta, jak próbowali walczyć o wygraną w Dance Dance Dance, a po zniknięciu z TVP skupili się na relacjonowaniu codzienności na Instagramie. Marta Paszkin i Paweł Bodzianny z Rolnik Szuka Żony o rodzicielstwie, w czerwcu byli uczestnicy programu doczekali się z kolei wspólnej pociechy, o czym poinformowali w sieci. Nie ukrywali przy tym, że z radością powitali synka na świecie, gdyż była to ich wyczekiwana pociecha. W wywiadach podkreślali, że czekali z ogłoszeniem radosnych wieści do bezpiecznego momentu i wcześniej nie mówili o tym nawet rodzinie. Trochę się staraliśmy o dziecko. Chcieliśmy mieć 100% pewność, że z ciążą jest wszystko ok, dlatego do 12.